Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dla wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę jest godzina 6:25, 1 kwietnia 2022 i w ten piątkowy, kwietniowy dzionek nakręcę dla Was materiał jakiś z tej wody. Oczywiście 1 kwietnia, prima aprilis, nie inaczej. Pogodę mamy taką, jaką mamy, widzicie sami. Tak to mniej więcej się prezentuje. Czyli wieje, dmucha, chucha, a my siedzimy nad wodą. Łowisko Umer i metoda, na którą dzisiaj będę łowił, czyli metoda oraz klasyk na pinkę. I drodzy Państwo, pogoda nie rozpieszcza, pogoda dla prawdziwych twardzieli, jak to się mówi. Zobaczcie zresztą sami. I tak mniej więcej pogoda w dniu dzisiejszym zapowiada się na tym łowisku. Więc nie zostało mi nic innego jak zaprosić Państwa na najnowszy film. I po krótkim wstępie zapraszam raz jeszcze. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. A co uda się złowić? Znacie mnie. Zobaczycie to na moim filmie sami. Więc długo nabranie, drodzy Państwo, nie czekałem. Na metodę coś jest. Niedużego. Ale zobaczymy co. Prawdopodobnie może być pan Leszek. Nieduży. Ale cieszy. Pierwsza ryba w tą zimową porą. Tak to się mówi. To nie prima prylisa. Rybka jakaś, którą właśnie ściągam. Nieduża, nieduża, bo pomału idzie, ale cieszy, cieszy. Zobaczymy tylko co. Może płoć być. Niespodziane, że mały leszczyk. Sam jestem ciekaw co. No i co mamy? Weźmiemy podbierak. Zobaczcie jak zimową porą. Pan Lesio. Nie, ładna jaś. Ładny jaśik. Drodzy Państwo, zobaczcie. Pan jazik. Więc drodzy Państwo, szybka piłka i taki jazik wraca. Płyń. A ja przerzucam zestaw i wędkuję dalej. I nie jestem zerowy. 1 kwietnia i wędkujemy. Nic dodać, nic ująć. Więc drodzy Państwo, pierwsza ryba zaliczona. Teraz czekam na jakieś wskazanie na klasyka. No i zobaczymy co dzisiaj będzie górą, czy klasyk, czy metoda. Tak powiedziałem wcześniej, pogoda nie rozpieszcza. No ale ustawiliśmy się z tej strony tak, aby mieć wiatr za sobą. I jest idealnie, idealnie. 90% opady. Dobrze, że koło zera. Minusowa temperatura. A my odpoczywamy wędkując na łonie przyrody. Jestem sam, drodzy Państwo, na zbiorniku, jak widzę. Szłem stamtąd od tarliska.
zauważyłem, że jestem sam na całym zbiorniku, na murze. Nikogo nie ma. Więc konkurencji zero. I tak wspomniałem wcześniej, pogoda dla prawdziwych twardzieli. Czyli powrót zimy. Nie inaczej. Tutaj coś skubię, a to ma jechać. Gwizdać i świstać, jak to mówię. Więc wiecie sami, jak to jest. Dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić. Więc wędkujemy dalej, dalej, dalej. I jest w pytkę. Wiatr trochę się uspokoił. Zmienimy przynętę na inny kolor. Tak mówię, trochę się uspokoiło. Więc zmienię z różowej przynęty na żółtą. I zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. Na klasyku na razie nic. Czyli robactwo na razie nie daje efektu. Ściągniemy różową. Założymy żółtego cukiereczka. Żółty. Zmiana baterii. Baterie strasznie będą dzisiaj szły. Więc drodzy Państwo, żółty, taki laserkowaty. Dodamy trochę ciutkę. Okej, przysypiemy. Na górę jeszcze damy trochę tego specyfiku. Dobra. I tak to poślemy. Więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Dobrze, wyłączam szybko kamerę, zakładam sygnalizator, bo szkoda baterii. Coś podciągnęło, zainteresowane jest żółtą przynętą. Poszło do góry i na dół. To nie wiatr. No czekam, czekam, zobaczymy. Czyżby żółty cukiereczek, o, opada. Czyżby żółty cukiereczek skusił jakąś rybkę? Opada, opada. No czekamy, czekamy. Bo to jest prawdopodobnie branie delikatne. Skubanie. Myślę, że nie obcierka. No ale zobaczycie to za chwilę sami. A tutaj nic. Ustaje. Znów mocno wieje. Ale to nam nie przeszkadza w wędkowaniu. I tak mówię. Zobaczymy. Czekamy, czekamy. Co się wydarzy. No, znacie? No, tak mówiłem, ryba jest. Zobaczymy co. Czyli żółty cukiereczek dał radę. Widzieliście branie. Coś niedużego. No ale
dobre to niż nic. Chyba sami przyznacie rację, drodzy widzowie, że dobre coś małego niż nic. Zobaczymy tylko co. Dużo ściągania, bo daleko jest rzucone. O, leszczyk chyba. Leszczyk. Ale delikatnie wziął. Ryba. Ryba zaliczona. Czyli lesio. Czyli fotka zrobiona. Lesio odpływa. I jest w pytkę. Znów pociągnięcie. Ale puściło. No czekamy aż powtórzy. Czyżby żółte cukiereczki posmakowały tym rybom na tym zbiorniku PZW? Czekamy, czekamy na klasyku. Nic. Założyłem 0,88. Grubość żyłki i haczyk 20. Ochotkową. Ale nie ma wskazania na robactwo, czyli metoda dzisiaj górą. Jak na razie. A myślałem, że na pinkę sobie połowię, więc dlatego zeszłem z grubością przyponu do 0,88 mm. Cieńszych przyponów nie mam. Zobaczymy, czy to da efekt w postaci jakichś rybek złowionych na klasyka. Na tą chwilę wędkujemy, czekamy o podciągnięcie. A to ma jechać, jechać. I czas pomału leci. Godzina 7:51. I tak mówię, tak to mniej więcej wygląda. Czyli dalej sam na zbiorniku. Nic się nie zmieniło. Więc wędkujemy. Pilnujemy wędek, odpoczywając w ten piątkowy dzionek. Czyżby znów? Wskazanie, bawi się, bawi. Ale czekamy, czekamy, aż to pojedzie. I miejmy. Przepraszam. Chory jestem. I miejmy nadzieję, że zaraz coś jeszcze skubnie. Bądźmy w dobrej myśli. Tak mówię, dopóki przynęta w wodzie mam okazję coś złowić, więc czekamy na branie, czy to na klasyku, czy na metodzie, ale widzicie, metoda dwie ryby, a klasyk zero, zero wskazań nawet na cienkim i małym haku, na cienkim przyponie nie ma nic, nic, ryba nie zainteresowana, ciśnienie
spada pomału. Jak było, a jak jest. Do tego spadła temperatura powietrza, więc trzeba się cieszyć z tego, co jest. Więc wędkujemy dalej, czekając na branie i jakąś rybkę. Branie do brzegu. Branie do brzegu. I coś było, spadło. Niestety, drodzy Państwo, spadło. Ale żółty cukiereczek daje efekt, więc przerzucamy zestaw. Spadało, spadało, ale przynęta jest. Nawet brania, drodzy Państwo, nie widziałem, ściągam. A tutaj zobaczcie, co jest. Nawet nie widziałem brania. I nieduża płoteczka skusiła się na dwudziesteczkę, małą dwudziestkę. Tak mówię, mówię, ściągnę, przerzucę, bo nawet brania nie widziałem. No ale ryba zawieszona była, więc przerzucamy dalej i zobaczymy, co i jak. Więc, drodzy Państwo, jest taki temat, że bardzo wieje, kończymy, taki szybki wypad. I tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Czyli szybki wypad na umer, jest bardzo zimno, wieje, więc zawijamy się na kielce. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego, siema, pyza, cześć.